Kuba Kowalewski, nic nowego, kilka słów o marzeniach. Świat jest pełen sprzeczności. Świat jest pełen szufladek. Czy każda szufladka musi być połączona z inną, która zwykle jest sprzeczna do tej pierwszej? Zastanówmy się, jak wiele rzeczy w naszym życiu psuje się tylko dlatego, że pozornie uznajemy je za sprzeczne. Czy potraficie sobie wyobrazić, aby w jednym momencie padał deszcz i świeciło tak błogie słońce, że musicie używać kremu do twarzy, żeby nie popalić swojej delikatnej skóry? Możecie sobie coś takiego wyobrazić? A tęcza? Jak powstaje tęcza? Tęcza powstaje, kiedy opady deszczu spotykają się z promieniami słońca. Powstaje coś wspaniałego. Coś konstruktywnego. Ale wrócimy do tego. Do tej konstruktywności. Czy ktoś na sali zna postać Don Kiszota? Niech podniesie rękę w górę. To dobrze. To postać fikcyjna. Tak więc nie będę przypominał. Don Kiszot był żołnierzem, rycerzem. Miał swojego wielnego przyjaciela Sancho Panse. Na podstawie tej dwójki, dwóch historii, jednej trochę abstrakcyjnej, drugiej myślę bardzo realnej, chciałbym pokazać wam, jak można współpracować. Widzieliście Don Kiszota, który jechał na swoim czarnym rumaku, w swojej ślniącej zbroi, do dziewczyny swoich marzeń, z przeświadczeniem, że jest rycerzem. I właśnie wtedy Sancho Panza pokazał mu lustro. Powiedział: popatrz na siebie. Masz zardzewiałą zbroję herlawego konia, a twoje potwory, dzięki którym jesteś sławny, to wiatraki. Myślisz, że pokocha takiego? Myślisz, że jest sens do niej jechać? Dramat. Ale można powiedzieć, że to tylko bajka, że to tylko historia. Wiem, że na wielu z was albo jest przedsiębiorczami, albo chce założyć własną firmę. Chcecie zdobyć świat, podbić rynek polski, amerykański, chiński. Chcecie dać ludziom radość. I wtedy pojawia się lustro, które mówi: nie masz pieniędzy, nie masz kontaktów, nie jesteś łapówkarzem, nie jesteś złodziejem. A tak w ogóle to urzędnicy cię wykończą. Można powiedzieć, że są to dwie sprzeczne siły. Don Kiszot, marzyciel, i Sancho Panza, sceptyk. Ale wyobraźmy sobie, czy jakiekolwiek zadanie bez obydwu cech miałoby dla nas wartość? Marzyciele, słomiany zapał. Znacie takich ludzi? Którzy byliby w stanie w tej chwili zmienić świat, ale jutro już brakuje tej energii. Ale czy nie znacie też ludzi, którzy mają swój plan? Dzień po dniu dodają kamyczek do swojego sukcesu, ale nie czują radości, bo nie wierzą w sukces. To tylko jeden przykład. Marzenia i realne planowanie. Weźmy inny przykład. Radość i smutek. Czy moglibyśmy chodzić cały czas szczęśliwi? Czy wtedy potrafilibyśmy docenić tą jedyną chwilę, która wypływa nam przez palce? Chodzilibyśmy cały czas zadowoleni, nie widząc problemów. Czy potrafilibyśmy wtedy doceniać życie? Z drugiej strony, gdybyśmy chodzili cały czas smutni, czy potrafilibyśmy zrobić coś konstruktywnego? Chodzi tutaj o to, że świat jest pełen sprzeczności, które nam pomagają. Ale możemy powiedzieć, że przyroda to nic. Że nasze uczucia to nic.
To nic nowego, marzenia. Przecież mamy różne marzenia, one się tłoczą w sobie i w gruncie rzeczy nic z tego nie wymyka, dlatego tylko, że są sprzeczne. Przecież nasz organizm tak nie działa. Nie wiem, czy wiecie, nasz organizm tak działa. Jeden hormon powoduje to, że drugi jest nieaktywny. Na przykład insulina i glukagon, które powodują poziom, odpowiedni poziom cukru we krwi. Dzięki temu możemy funkcjonować normalnie. Czyli jak widzicie, pozorna sprzeczność, kiedy popatrzymy na nią z wierzchu, to jest sprzeczność. To jest coś, co nie pozwala nam żyć. Jednak kiedy wejdziemy troszeczkę głębiej, wtedy zrozumiemy, jaka to jest siła. Jak widzicie, świat jest pełen sprzeczności, które otaczają nas każdego dnia. Ale może zamiast płakać i opisywać je, wkładając do swoich szufladek, szukając połączeń pomiędzy innymi różnymi, zaczniemy je wykorzystywać. Może staną się paliwem atomowym, które nagle posuje nas do przodu. Zróbmy to, a wtedy sprzeczności nam pomogą. Dziękuję.